musisz się wyregulować i starać się go podgłaśniać, a nie ściszać. Przewieźć do przodu, ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Howard Phillips Lovecraft. W górach szaleństwo. 9. Wspomniałem już, że nasze badania spowodowały natychmiastową zmianę najbliższych planów. Miało to oczywiście związek z wykutymi drogami wiodącymi w głąb czarnego wewnętrznego świata, o którego istnieniu nic dotąd nie widzieliśmy. Teraz zaś nurtowało nas niepohamowane pragnienie, aby go jak najszybciej odnaleźć i spenetrować. Ze skali płaskorzeźb wywnioskowaliśmy, że stromo opadający chodnik mierzy około mili, potem zaś którymś z sąsiednich tuneli możemy dotrzeć do krawędzi przyprawiającej o zawrót głowy, mrocznego urwiska skalnego, wielkiej otchłani, skąd znajdujące się wzdłuż jej brzegów ulepszone przez stare istoty ścieżki wiodły na skalisty brzeg pogrążonego w wiecznej nocy oceanu. Odkąd się o nim dowiedzieliśmy, wabił nas tak, że nie sposób było oprzeć się pragnieniu ujrzenia na własne oczy tej bajecznej czeluści. Poza tym zdawaliśmy sobie sprawę, że jeśli chcemy dokonać tego podczas obecnego rekonesansu, musimy rozpocząć poszukiwania natychmiast. Była 8 wieczorem i nie mieliśmy wystarczającej ilości baterii, by móc stale oświetlać sobie drogę. Pod poziomem lodowca, podczas dokonywania szczegółowych badań, szkiców i zapisków, używaliśmy latarek blisko 5 godzin bez przerwy i obecnie, mimo specjalnych suchych ogniw, nasz zapas baterii wystarczyłby najwyżej na 4 godziny. Używając jednak tylko jednej latarki, za wyjątkiem rzecz jasna szczególnie interesujących lub trudnych miejsc, mogliśmy nieco przedłużyć margines bezpieczeństwa. Bez światła nie poradzilibyśmy sobie w tych gigantycznych katakumbach, dlatego też, by odbyć podróż w głąb otchłani, musieliśmy zrezygnować z dalszego odszyfrowywania fresków ściennych. Zamierzaliśmy oczywiście wrócić tu i zabawić kilka dni, a może nawet parę tygodni, by przeprowadzić intensywne badania i zrobić całą serię zdjęć. Ciekawość brała górę nad zgrozą. Teraz jednak musieliśmy się pospieszyć. Zapas papieru do oznaczania drogi pozostawiał wiele do życzenia, a ponieważ nie chcieliśmy poświęcać zapasowych notatników i szkicowników, postanowiliśmy podrzeć jeden gruby notes. W najgorszym razie zawsze możemy uciec się do wyrąbywania śladów w skale, w przypadku zaś gdybyśmy kompletnie stracili orientację, aż do skutku będziemy krążyli na chybił trafił poszczególnymi tunelami, aż wyjdziemy na światło dzienne. I tak oto z zapałem wyruszyliśmy we wskazanym kierunku, do najbliższego tunelu. Zgodnie z informacjami zawartymi na płaskorzeźbach, na podstawie których sporządziliśmy naszą mapę, poszukiwane wejście do tunelu nie mogło znajdować się dalej niż ćwierć mili od nas. Przestrzeń tę wypełniały masywnie wyglądające budowle, identyczne jak spenetrowane już przez nas pod lodowcem. Samo wejście miało znajdować się w piwnicy, w kącie najbliższej pogórza, w rozległej, pięcioramiennej budowli pełniącej najwyraźniej jakieś funkcje publiczne, zapewne o charakterze ceremonialnym, którą musieliśmy widzieć podczas penetrowania ruin z pokładu samolotu. Wracaliśmy pamięcią do naszego lotu, ale żadna taka budowla nie przychodziła nam na myśl. Doszliśmy zatem do wniosku, że jej górna część musiała być poważnie uszkodzona lub, co również było możliwe, cała budowla obrócona w gruzy spoczywała teraz w dostrzeżonej przez nas rozpadlinie skalnej. W tym drugim przypadku tunel będzie zapewne zasypany lodem. W
wtedy spróbujemy szczęścia w następnym, najbliższym wejściem, oddalonym o niecałą milę na północ. Leżące pośrodku koryta rzeki uniemożliwiało nam dotarcie podczas tego rekonesansu do któregoś z południowych tuneli. Co więcej, gdyby okazało się, że oba sąsiadujące ze sobą tunele są zasypane, wątpliwe, czy nasze latarki wytrzymałyby podjęcie kolejnej próby z trzecim korytarzem północnym oddalonym o milę od drugiego z wybranych przez nas przejść. Kiedy z pomocą mapy i kompasu brnęliśmy przez labirynt w niezbyt przyjemnym półmroku, badając zrujnowane lub zgoła nieźle zachowane pokoje i korytarze, wspinając się na mosty i pochylnie przecinające wyższe piętra i ponownie schodząc na dół, napotykając na zasypane otwory wejściowe i stosy gruzu, przyspieszając od czasu do czasu na lepiej zachowanych i niewiarygodnie pustych, jakby oczyszczonych odcinkach trasy, myląc kierunki, wracając do punktu wyjścia. W takich sytuacjach zbieraliśmy z podłogi pozostawione przez nas strzępy papieru, docierając raz na dno otwartego u góry szybu, w głąb którego sączyło się dziwne światło, towarzyszyły nam bez przerwy ciągnące się wzdłuż całej drogi pokryte freskami ściany. Wiele z nich musiało opowiadać o wydarzeniach, o ogromnym znaczeniu historycznym. Jedynie perspektywa ponownych odwiedzin pozwalała nam mijać je bez większego żalu. Kiedy było trzeba, zwalnialiśmy, włączając drugą latarkę. Gdybyśmy mieli więcej filmów, z całą pewnością przystawalibyśmy co chwilę, by zrobić zdjęcia pewnych płaskorzeźb. Czasochłonne, ręczne kopiowanie nie wchodziło rzecz jasna w grę. Ponownie dochodzę do miejsca, w którym pokusa zająknięcia się bądź niedopowiedzenia pewnych faktów jest wyjątkowo silna. Rzeczą konieczną jest jednak ujawnienie wszystkich dalszych wypadków, abym mógł wytłumaczyć, dlaczego tak bardzo zależy mi na wstrzymaniu prac badawczych na Antarktydzie. Byliśmy już blisko wejścia do tunelu, przeszliśmy właśnie przez wiszący most i zeszliśmy do zasypanego gruzami korytarza, którego ściany pokryte były wyjątkowo hojnie i bogato wyszukanymi i ewidentnie rytualnymi, dekadenckimi płaskorzeźbami ze stosunkowo późnego okresu, gdy około w pół do dziewiątej doskonały węch młodego Danforfa wychwycił coś nader niezwykłego. Gdybyśmy mieli tu psa, przypuszczam, że ostrzegłby nas już wcześniej. Początkowo nie byliśmy w stanie stwierdzić, co było nie tak z niedawno jeszcze kryształowo czystym powietrzem, ale już po kilku sekundach nasze wspomnienia zareagowały aż nadto wyraziście. Spróbuję opowiedzieć o tym bez mimowolnego wzdrygnięcia się. Poczuliśmy smród, mglisty, niewyraźny, delikatny fetor, podobny do tego, jaki nieomal przyprawił nas o mdłości, gdy otworzyliśmy makabryczny, obłąkańczy grób koszmarnej istoty, na której nieszczęsny Lake dokonał prymitywnej sekcji. Rzecz jasna, skojarzenie to nie nasunęło nam się aż tak gwałtownie. Nie było również do tego stopnia nieodparte, by nie przyszły nam na myśl zgoła odmienne wyjaśnienia. Rozmawialiśmy o nich pełnym niepokoju i niepewności szeptem. Najważniejsze było jednak to, że nie zaprzestaliśmy dalszych poszukiwań. Skoro bowiem dotarliśmy aż tak daleko, jedynie jakieś ogromne nieszczęście mogłoby zmusić nas do powrotu. Tak czy inaczej, nasze podejrzenia były zbyt fantastyczne, ba, wręcz szalone, abyśmy mogli w nie uwierzyć. Tego typu rzeczy nie zdarzają się w normalnym świecie. Prawdopodobnie to impuls czystego i racjonalnego instynktu nakazał nam przygasić latarkę, gdyż nagle ni stąd ni zowąd odechciało się nam oglądać dekadenckie i złowrogie płaskorzeźby łupiące na nas złowieszczo z posępnych kamiennych ścian. I z tego samego powodu, zamiast iść jak dotąd śmiało i dostojnie, poczęliśmy przesuwać się naprzód cicho i na paluszkach, pokonując nad wyraz ostrożnie znajdujące się na naszej drodze coraz wyższe sterty gruzu i rozmaitych odpadków. Wzrok Danforfa, podobnie jak węch, okazał się lepszy od mojego. Kiedy bowiem minęliśmy sporą ilość zasypanych wejść do komnat i korytarzy na poziomie gruntu, ponownie to on zwrócił uwagę na osobliwy wygląd podłoża i zaścielających je gruzów. Korytarz, jego zdaniem, nie wyglądał tak, jak powinien po niezliczonych tysiącach lat, odkąd budowle te zostały opuszczone. Kiedy zaś nieśmiało włączyliśmy latarki, ujrzeliśmy ciągnący się przez środek przejścia pas wolnej, niedawno oczyszczonej przestrzeni.
Nieregularność gruzów i odpadków nie pozwoliła na zachowanie wyraźniejszych śladów, ale to, co dostrzegliśmy tu i ówdzie, pozwoliło nam domyślać się, że ciągnięto tędy jakieś ciężkie przedmioty. W pewnej chwili odnieśliśmy wrażenie, że ślady są równoległe, jakby pochodziły od płuc. To sprawiło, że ponownie się zatrzymaliśmy. Podczas tego właśnie postoju poczuliśmy tym razem obaj dochodzący z korytarza przed nami osobliwy fetor. Może to zabrzmieć paradoksalnie, ale wydał się on nam jednocześnie bardziej i mniej przerażający. A, właściwie nie tyle przerażający, co niepokojący, zważywszy na miejsce i okoliczności. Zakładając oczywiście, że nie był to Gednej, ponieważ była to wyraźna i znana woń paliwa, pospolitej benzyny. Nasze samopoczucie po tym odkryciu pozostawiam do rozstrzygnięcia psychologom. Zrozumieliśmy wówczas, że w głąb tego mrocznego, martwego od wieków miejsca musiała zakraść się jakaś potworna istota, niewiarygodna pozostałość po koszmarach, jakie wydarzyły się w obozie, i nie mieliśmy już żadnych wątpliwości, że sytuacja, w której się obecnie znaleźliśmy, nie należy bynajmniej do pospolitych. W miejscu tym teraz, bądź od niedawna, działo się coś niezwykłego, wręcz niewiarygodnego. Mimo to daliśmy się ponieść ciekawości, niepokojowi, autohipnozie lub być może niesprecyzowanym myślom o odpowiedzialności za Gedneya, które ostatecznie pchnęły nas naprzód. Danforth znów szeptem wspomniał mi o śladzie, który, jak mu się zdawało, zauważył w alejce skręcającej do znajdujących się powyżej ruin i o delikatnym, melodyjnym świergocie, szczególnie o potencjalnie olbrzymim znaczeniu w świetle raportu sekcji dokonanej przez Lake'a. Pomimo, iż dźwięków w dużej mierze przypominał odgłosy echa u wylotu jaskiń na omiatanych gwałtownym wiatrem górskich szczytach. A który miał podobno usłyszeć dobiegający z czeluści nieznanych otchłani w dole. Ja, z mojej strony, również szeptem napomknąłem o stanie, w jakim pozostawiono obóz, o tym, co zginęło i w jaki sposób obłęd jednego człowieka, który pozostał przy życiu, mógł przynieść niewiarygodne, niewyobrażalne wręcz rezultaty. Dziką, szaleńczą wyprawę poprzez monstrualne, upiorne góry i zejście w głąb nieznanych, pierwotnych, kamiennych budowli. Nie potrafiliśmy przekonać siebie nawzajem, ba, żaden z nas nie był w stanie przekonać samego siebie. Gdy staliśmy tak w bezruchu, wygasiliśmy światło, zauważyliśmy, że przesączający się tu nikły blask dnia nieznacznie rozprasza panujące wokół ciemności. Odruchowo zaczęliśmy przesuwać się naprzód, sporadycznie oświetlając sobie drogę światłem latarek. Ślady w stertach gruzu wywarły na nas piorunujące wrażenie, z którego nie potrafiliśmy się otrząsnąć. Zapach benzyny coraz bardziej przybierał na sile. Wokół nas narastały coraz wyższe sterty gruzu i niebawem dotarliśmy do kresu wędrówki. Droga była zasypana. Nie mogliśmy przedostać się dalej. A więc nasze pesymistyczne przypuszczenia dotyczące zaobserwowanej z samolotu szczeliny okazały się uzasadnione. Badany przez nas tunel był ślepy, a my nie mogliśmy dotrzeć do piwnicy, gdzie znajdowała się szczelina wiodąca ku otchłani. Mijając pokryte groteskowymi reliefami ściany zawalowanego korytarza, w świetle latarek ujrzeliśmy kilka w różnym stopniu zatarasowanych wejść. Z jednego z nich, całkiem zabijając ową inną delikatną woń, dobiegał szczególnie silny zapach benzyny. Kiedy zajrzeliśmy uważniej w głąb otworu, dostrzegliśmy natychmiast, że z tego właśnie przejścia gruz został stosunkowo niedawno skrzętnie usunięty. Jakikolwiek koszmar mógł się tam czaić, droga ku owym okropieństwom stała dla nas otworem. Nie sądzę, by ktokolwiek dziwił się, że przed podjęciem decyzji, czy podążać dalej, odczekaliśmy jakiś czas. Kiedy jednak odważyliśmy się w końcu przekroczyć czarne, łukowato sklepione wejście, pierwszym naszym odczuciem było rozczarowanie. W wypełnionej gruzami, ozdobionej wymyślnymi freskami krypcie, idealnym sześcianie o bokach długości około 20 stóp, nie pozostał żaden współczesny przedmiot, który swym rozmiarem przykułby naszą uwagę. Zaczęliśmy więc odruchowo szukać jakiegoś dalszego przejścia na próżno. Dopiero chwilę potem bystry wzrok Danfortha wypatrzył miejsce, gdzie zalegający podłogę gruz był poruszony.
Oświetliliśmy je niezwłocznie promieniami obu naszych latarek i ujrzeliśmy prosty i zwyczajny widok. Niemniej jednak waham się o nim opowiadać ze względu na wnioski, jakie nasuwał. Na wyrównanej z grubsza sterczy gruzu poniewierało się kilkanaście niewielkich rozrzuconych w nieładzie przedmiotów, a w jednym z kątów musiała pozostać rozlana spora ilość benzyny. Stało się to względnie niedawno, skoro nawet na tym tak wysoko położonym superpłaskowyżu wydzielała tak silną i drażniącą woń. Innymi słowy, nie mogło być to nic innego jak obozowisko. Obozowisko istot, które, podobnie jak my, zawrócone zostały przez nieoczekiwaną blokadę drogi wiodącej do czeluści. Powiem krótko, wszystkie przedmioty pochodziły z obozu Lejka. Były tam blaszane puszki otwarte w równie osobliwy sposób jak te, które znaleźliśmy w spustoszonym obozie. Spora ilość wypalonych zapałek, trzy ilustrowane książki pokryte w większym lub mniejszym stopniu dziwnymi plamami i smugami, pusta butelka po atramencie z barwnym pudełkiem zawierającym instrukcje, złamane pióro wieczne, strzępy futer i brezentu, zużyte baterie z opakowaniem, folder, który był dołączony do grzejników namiotowych oraz rozrzucone, pocięte kartki. Już samo to było okropne, ale kiedy wygładziliśmy pomięte kartki papieru i ujrzeliśmy, co na nich widniało, wrażenie było wstrząsające. Znaleźliśmy się w samym sercu najgorszego, niewyobrażalnego koszmaru. W obozie Lejka natknęliśmy się na pokryte tajemniczymi kleksami kartki papieru i powinno nas to w pewnym sensie przygotować do tego znaleziska. Niemniej jednak nie spodziewaliśmy się, że podobne rzeczy przyjdzie nam oglądać tu, w praludzkich kryptach koszmarnego miasta zapomnianej przeszłości. Szok, jakiego doznaliśmy, był przerażający. Tego po prostu było już za wiele. Grupki kropek czy punkcików imitujące te, które widniały na zielonkawych steatytach oraz identyczne znaki na upiornym, pięcioramiennym, nagrobnym kopcu mogły być dziełem obłąkanego Gedneya. Nie jest wykluczone, że również on sporządził te pospieszne, zdawkowe szkice, jedne bardziej, inne znów mniej dokładne, z zarysami sąsiednich części miasta i wytyczoną trasą z przedstawionego kukiem miejsca leżącego poza naszym szlakiem, miejsca, które dzięki płaskorzeźbom zidentyfikowaliśmy jako ogromną, wzniesioną w kształcie walca wieżę oraz rozległą, okrągłą czeluść zaobserwowane przez nas z samolotu do naszej pięcioramiennej budowli z wejściem do tunelu. Mógł on, powtarzam, sporządzić te szkice. Zostały one bowiem z całą pewnością opracowane podobnie jak nasza mapa gdzieś wewnątrz lodowcowego labiryntu. Na podstawie płaskorzeźb z późniejszego okresu, ale innych niż te, które my mieliśmy okazję oglądać i z pomocy których korzystaliśmy. Niemniej jednak wiedziałem, że Gedney nie miał za grosz artystycznego talentu i nie był w stanie sporządzić takich szkiców. Technika, jakiej użyto, była pewna, niezawodna i osobliwa, niewątpliwie wyższa mimo pośpiechu i wyraźnych niedokładności wykonania od techniki dekadenckich płaskorzeźb. Łatwa do rozpoznania i charakterystyczna dla starych istot z okresu najwspanialszego rozkwitu tego wymarłego miasta. Są tacy, którzy stwierdzą, że Danforth i ja musieliśmy postradać rozum, że po tym wszystkim nie wzięliśmy nóg za pas, aby ratować życie. Tym, którzy przeczytali moją relację aż do tego miejsca, nie muszę przypominać, że nasze konkluzje wówczas były, pomimo ich szaleńczej niewiarygodności, w pełni sformułowane. Być może postradaliśmy zmysły, ale czyż nie powiedziałem, że te straszliwe wierzchołki były górami szaleństwa? Myślę jednak, że podobnego ducha, aczkolwiek nie w tak skrajnej formie, spotykamy u ludzi, którzy podkradają się do zabójczych drapieżników w afrykańskiej dżungli, by je sfotografować lub badać ich zwyczaje. Choć byliśmy na wpół sparaliżowani grozą, trawił nas żar zdumienia, oszołomienia i ciekawości, który na koniec zatriumfował. Nie mieliśmy naturalnie zamiaru stanąć twarzą w twarz z tym czy z tymi, o których wiedzieliśmy, że tam są. Czuliśmy jednak, że do tej pory musieli prawie na pewno odejść. Może odnaleźli inne, sąsiednie wejście do otchłani i tamtedy zeszli w głąb czarnej jak noc czeluści pełnej okruchu zapomnianej przeszłości ku ostatecznej otchłani, której nigdy nie widzieli?
a jeśli i to wejście było zablokowane, mogli udać się na północ w poszukiwaniu innego. Nie zapominajmy, iż byli oni po części uniezależnieni od światła. Wracając myślami do tej chwili, z trudem przypominam sobie uczucia, jakie nas ogarnęły. Tyle tylko, że to, co nieoczekiwanie zmieniło nasze plany i spowodowało, iż obraliśmy inny cel naszej wędrówki, wzmogło w nas jednocześnie nadzieję. Z całą pewnością nie mieliśmy zamiaru spotykać się z tym, co budziło w nas nieodpartą grozę. Ale nie zaprzeczę, iż podkradaliśmy się dalej z podświadomym pragnieniem zobaczenia pewnych rzeczy z jakiegoś dogodnego, ukrytego miejsca. W dalszym ciągu pałaliśmy chęcią ujrzenia samej otchłani. Pojawił się jednak kolejny pośredni cel. Ogromny, kolisty plac widniejący na znalezionych przez nas pomiędzy kartkami ze szkicami. Natychmiast rozpoznaliśmy w nim monstrualną, cylindryczną wieżę widniejącą na najwcześniejszych freskach, choć z góry wyglądała jedynie jak potworny, ogromnych rozmiarów okrągły otwór. Jakaś tkwiąca w niej moc, bijąca nawet ze sporządzonych w pośpiechu rysunków, sprawiła, że przyszły nam na myśl jej poziomy, zatopione głęboko pod powierzchnią pradawnego lodu, które wciąż jeszcze musiały stanowić osobliwość o nieznanym nam, lecz z pewnością wyjątkowym znaczeniu. Może zawierała w sobie jakiś cud architektury, których dotąd nie mieliśmy okazji oglądać. Zgodnie z płaskorzeźbami, na których była przedstawiona, jej wiek musiał być rzeczywiście nieprawdopodobny. Stanowiła jedną z pierwszych budowli wzniesionych w mieście. Jej rzeźby, jeżeli tylko się zachowały, musiały przedstawiać najwyższą wartość. Co więcej jednak, owa wieża mogła stanowić istniejące po dziś dzień doskonałe połączenie z zewnętrznym światem. Drogę krótszą niż ta, którą obecnie szliśmy i którą zapewne zeszli przed nami tamci. W każdym bądź razie pozostało nam jedynie przestudiować uważnie te potworne szkice, jak się okazało, idealnie pokrywały się z naszymi, i zawrócić wskazanym kursem do kolistego placu. Trasę tę nasi anonimowi poprzednicy musieli pokonać już dwukrotnie. Kolejna brama wiodąca do otchłani powinna znajdować się za wieżą. Nie muszę opowiadać o naszej podróży, w trakcie której znaczyliśmy drogę, zostawiając na ziemi strzępki podartego papieru. Nie różniła się ona bowiem od poprzedniej, kiedy to zabrnęliśmy w ślepy zaułek, tyle tylko, że wiodła nieco bliżej poziomu gruntu, a niekiedy nawet łączyła się z podziemnymi korytarzami budowli. Od czasu do czasu dostrzegaliśmy na gruzie czy odpadkach zalegających ziemię osobliwe, niepokojące ślady, a kiedy znaleźliśmy się już poza zasięgiem woni benzyny, ponownie poczuliśmy spazmatycznie ów jeszcze bardziej uporczywy i odrażający fetor. Od chwili, gdy minęliśmy rozgałęzienie dróg, co pewien czas, jakby ukradkiem, wodziliśmy promieniem latarki po ścianach. Za każdym razem napotykaliśmy doskonale zachowane, niemal wszechobecne płaskorzeźby, które, jak wszystko na to wskazywało, zdawały się być podstawą twórczości starych istot. Po pewnym czasie, kiedy pokonywaliśmy długi, łukowato sklepiony korytarz, którego podłoga pokryta coraz grubszą warstwą lodu musiała znajdować się nieco poniżej poziomu gruntu, dostrzegliśmy przed nami silne światło płynące z zewnątrz i mogliśmy wyłączyć latarkę. Wydawało się, że dochodzimy do kolistego placu i nie możemy już być zbyt daleko od powierzchni. Korytarz kończył się zaskakująco niskim łukiem, jak na te megalityczne ruiny, ale jeszcze zanim go minęliśmy, zdołaliśmy już sporo zobaczyć. Rozciągała się za nim ogromna, kolista przestrzeń, mierząca pełne 200 stóp średnicy, usłana gruzem i zawierająca wiele zatrasowanych bądź zasypanych łukowatych przejść, identycznych jak to, które właśnie mieliśmy przekroczyć. Jej ściany były wspaniale rzeźbione w kształt zwiniętej spiralnie wstęgi o nieprawdopodobnych proporcjach, odzwierciedlającej mimo bezlitosnych zwietrzelin spowodowanych faktem, iż budowla ta znajdowała się bądź co bądź na otwartej przestrzeni. Przepych artystyczny przekraczający swym rozmachem wszystko, co mieliśmy okazję zobaczyć do tej pory. Usłana gruzem podłoga była prawie w całości pokryta grubą warstwą lodu i odnieśliśmy wrażenie, iż prawdziwe dno znajduje się na znacznie większej głębokości. Ale najbardziej uderzającym obiektem na tym placu była gigantyczna kamienna rampa.
Pochyłość, która, mijając ostrym skrętem na zewnątrz łukowate przejście, wiła się spiralnie w górę po zdumiewającej cylindrycznej ścianie, niczym wewnętrzny odpowiednik serpentyn, które pieły się ongiś po zewnętrznej stronie monstrualnych wież czy cykuratów starożytnego Babilonu. Jedynie szybkość lotu, wprawiająca w oszołomienie i perspektywa, z jakiej obserwowaliśmy wieżę przed wylądowaniem, sprawiły, że nie dostrzegliśmy tych szczegółów z powietrza. To z kolei spowodowało, że zaczęliśmy szukać innej drogi do poziomu znajdującego się pod lodowcem. Pabody byłby zapewne w stanie stwierdzić, jakiej techniki użyto, by utrzymać tę konstrukcję w całości, ale Danforth i ja mogliśmy się jedynie zachwycać i wyrażać swój podziw. Zauważyliśmy wprawdzie tu i tam kamienne konsole i filary, ale wszystkie one wydawały się dość mocne, niemal nieadekwatne w stosunku do powierzonej im funkcji. Całość była doskonale zachowana, aż po obecny wierzchołek wieży. Szczegół godny najwyższej uwagi ze względu na to, iż szczyt budowli znajdował się na otwartej przestrzeni. Jej mury zaś spisały się doskonale, jeżeli chodzi o uchronienie większości płaskorzeźb pokrywających wnętrze budowli. Kiedy wkroczyliśmy w niepokojący półmrok spowijający dno tego olbrzymiego cylindra, niewątpliwie najstarszej budowli, jaką ujrzały nasze oczy, z oszołomieniem stwierdziliśmy, że ściany wieży poprzecinane serpentynami kamiennej pochyłości wystrzeliwują w górę na wysokość dobrych 60 stóp. Oznaczało to, że zewnętrzne zlodowacenie mierzy zgodnie z dokonanymi przez nas pomiarami z powietrza jakieś 40 stóp. Krawędź ziejącej czeluści, którą widzieliśmy z pokładu samolotu, znajdowała się bowiem na 20-stopowej wysokości kopcu usypanym z potrzaskanych szczątków kamiennej budowli i skryta była w 3/4 za linią zakrzywionych półkoliście ścian, dużo wyższych i masywniejszych ruin. Wedle płaskorzeźb, pierwotna wieża stała na środku rozległego kolistego placu i mierzyła zapewne od 500 do 600 stóp wysokości. Przy jej wierzchołku znajdowały się rzędy poziomych dysków, a górną krawędź okalały smukłe, spiczaste iglice. Większość zawaliła się raczej na zewnątrz niż do środka, co niewątpliwie było szczęśliwym zbiegiem okoliczności, gdyż w przeciwnym razie kamienna rampa mogłaby zostać obrócona w perzynę, a wnętrze wieży zablokowane. Pochyłość została jedynie mocno naruszona, podczas gdy łukowato sklepione przejście u dołu wieży zostało niedawno odgruzowane. Natychmiast domyśliliśmy się, iż właśnie tą drogą zeszli na dół tamci oraz stwierdziliśmy, że będzie to zarazem najlogiczniejsza droga naszego powrotu, aczkolwiek strzępy rozrzuconego przez nas papieru pozostały w całkiem innych, mroczniejszych korytarzach. Wejście do wieży oraz terasowa budowla, w której rozpoczęliśmy wędrówkę, znajdowały się w tej samej odległości od pogórza, na którym czekał nas samolot, a eksploracja znajdujących się pod lodem budowli, jaką planowaliśmy przeprowadzić jeszcze podczas obecnego rekonesansu, i tak generalnie ograniczała się do tego terenu. To zadziwiające, ale nadal myśleliśmy o ewentualnych późniejszych wyprawach, na przekór temu, co zobaczyliśmy na własne oczy i czego się tylko domyślaliśmy. Kiedy jednak nader ostrożnie ruszyliśmy w dalszą drogę, przestępując ponad zalegającymi podłoże stertami gruzu, ujrzeliśmy widok, który na pewien czas usunął na drugi plan wszystkie inne sprawy. W rogu, pod wystającą kamienną pochyłością, innymi słowy w miejscu, którego dotąd nie byliśmy w stanie dostrzec, stały ustawione szeregiem 3 pary sań. Sanie. Te sanie, które zniknęły z obozu Lake'a, były mocno nadwyrężone podróżą. Wszystko wskazywało na to, iż bezceremonialnie, wręcz na siłę, wleczono je przez rozległe połacie terenu pokryte gruzem i kamiennymi występami, a przenoszono jedynie w miejscach całkowicie nieprzyjezdnych. Ładunek umieszczono na nich wyjątkowo pieczołowicie i sprytnie. Cały sprzęt, jaki wpakowano na sanie, został skrzętnie przymocowany rzemieniami. Bez trudu dostrzegliśmy przedmioty, które doskonale pamiętaliśmy. Piec benzynowy, puszki z paliwem, pudełka z instrumentami, konserwy, jakieś przedmioty, zapewne książki owinięte czasowo w brezent, inne opakowane już nieco luźniej, których nie zdołaliśmy zidentyfikować. Wszystko to pochodziło z obozu Lake'a. Po tym, co ujrzeliśmy wcześniej w tamtym pomieszczeniu, byliśmy w pewnym stopniu przygotowani do tego odkrycia.
Pierwszy szok przeżyliśmy, gdy podeszliśmy, by rozwiązać jedno z płat brezentu, bowiem kształt znajdującego się pod nim ładunku dziwnie nas zaniepokoił. Wygląda na to, że tamci, podobnie jak Lake, interesowali się zbieraniem interesujących okazów. Dwa z nich mieliśmy właśnie przed sobą. Leżały na saniach, zamarznięte na kość, doskonale zachowane, z szyjami oklejonymi plastrem. Najwyraźniej znajdowały się na nich jakieś rany i owinięte starannie płótnem w celu zabezpieczenia przed dalszymi uszkodzeniami. Były to zwłoki młodego Gedneya i truchło zaginionego psa. Tłumaczył Robert Lipski. Muzyka Błażej Lindner i Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski.